31-latek z Jastrzębia zdroju, który w zeszłą niedzielę groził, że skoczy z 10 piętra usłyszał dzisiaj zarzut zabójstwa. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało jego babci. Kobieta miała rany szyi. Na wniosek śledczych mężczyzna został tymczasowo aresztowany i trafił do więziennego oddziału szpitalnego. Konieczne będą badania pod kątem tego, czy w czasie popełnienia czynu był poczytalny. 31-latek leczył się, a w ostatnim czasie nie przyjmował leków. W poniedziałek po południu, wraz z policjantami, zszedł z dachu. Trafił do szpitala. Wcześniej w jednym z mieszkań znaleziono ciało 78-letniej kobiety. Okazało się, że to babcia, z którą mieszkał. Rozległe obrażenia szyi wyraźnie wskazywały, że ktoś przyczynił się do jej śmierci. Mężczyźnie grozi teraz do żywocie.